Hej, siemanko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w nowej serii na kanale, w serii, którą będziemy ciągnąć, mam nadzieję, przez bardzo długi okres czasu. Jest to Assassin's Creed Odyssey. Odyseja, która przenosi nas do antycznej Grecji, około 430 rok przed naszą erą, u progu konfliktu między Spartą a Atenami. Bardzo fajne czasy, jedne z moich ulubionych w naszej historii. No i teraz tak, seria Assassin's Creed to jest no, jedna z serii, którą naprawdę bardzo lubię, głęboko siedzi w moim sercu. Na kanale mam nagraną pierwszą część tej serii, czyli Assassin's Creed 1. Chciałem od zawsze nagrywać gry z tej serii, no i dopiero teraz się na to zdecydowałem. Lepiej późno niż wcale. Dlaczego rozpoczynamy od Odyssey, a nie od Origins? Już wam pokażę. Proszę bardzo, właśnie dlatego, że Origins ja już przeszedłem i splatynowałem, tak więc wszystkie też dodatki są zrobione na 100% i taki sam mam plan na Odyseję oraz Valhalla. No to dobrze, myślę, że by nie przedłużając, przechodzimy od razu do nowej gry. Nie ma co się zastanawiać, zabieramy się za Assassin's Creed Odyssey. Ready, my king. Tell me, Linnaeus, have you ever gone fishing with your son? No, never. A soldier's life is all I've had the honor to know. I would have liked to have gone fishing with my son. Spartans! Every breath that you have taken has led you to this moment. Every drop of blood, sweat, and tear, all of it has led to where you stand right now. The Persians come to make slaves of us all. I have a better idea. I say we drench the gods with their blood! What say you, Spartans? For our sons! For our daughters! For Sparta! Myślę, że tej postaci nie trzeba nikomu przedstawiać. Leonidas, bardzo dobrze znany przywódca spartański. Wiecie co, aż mnie naszło na obejrzenie filmu 300 i jego kontynuacji. Dobra, a więc tak, czy my mamy za głośno dźwięk z gry? Może troszeczkę, tak więc minimalnie bym go tylko zmienił. Więc tak, rozgrywka, wszystko mamy tutaj powłączane. Tryb gry, eksploracja. Tryb gry określa, w jakim stopniu będziesz prowadzony podczas rozgrywki. Tryb eksploracji pozwala ci na bardziej samodzielne odkrywanie świata, a tryb wspomagany w bardziej bezpośredni sposób przeprowadzi cię krok po kroku. No nie, zostawiamy sobie ten tryb eksploracji. I jeszcze dźwięk, głośność muzyki, tak więc tutaj gdzieś na 75, efekty dźwiękowe również. Dialogi tak na 85. Dobra, tak to będzie teraz wyglądało. Więc już będzie tak, już jest lepiej. Dobra, przytrzymaj L1X, aby rozpocząć szarżę byka. Dobra, jest szarża byka. Zakrój!
Dobra, czy my tutaj mamy jakieś zadanie? Chyba tak. Musimy porozwalać tych dużych gości na 40 poziomach. No ale podejrzewam, że nasz Leonidas też na, jakoś, na takim poziomie jest. Dobra, którym tutaj się blokowało? Zaraz gra pewnie nas wszystkiego nauczy. Na razie wiemy, jak wykonywać szarże. Tak jest. Dobra, czyli co, cały czas z szarży mamy korzystać? Nie, no chyba nie. Dobra, szybko sobie z nimi poradzimy. Tak jest, jeszcze jeden został. A, ten jeszcze przeżył. Dobra. Już po nim. Czyli ta pierwsza misja to właśnie taki samouczek bitewny. Gra nas przygotowuje do walki. Oh yeah. Dobra, jeszcze jeden został. A, to jest mocny cios, dobra. Co dalej? No, takie minimalne loading screeny mamy, ale okej, da się je przeżyć, nie? Dobra, naciśnij, aby się skupić na celu. Dobra, robimy unik. Aha, czyli wciskamy kwadrat, aby zrobić jeszcze szerszy unik. Dobra, no to podejrzewam, on jest tarczą, czyli trzeba mu tą tarczę przebić. Tak jest, dobra, dawaj go. Leonidas. Dobra, skorzystajmy z naszych tutaj umiejętności. Dwadzieścia tysięcy jednym atakiem. 20 tysięcy obrażeń, kurde. No tego właśnie oczekiwałbym od Leonidasa. Dobra, troszeczkę też dostaliśmy, ale już końcowa zdrowia, tak jest. Bosik pokonany. We are betrayed, my king. Xerxes knows of the path behind the mountain. They are coming. By dawn, you will be completely surrounded. We are Spartans. No, we're not. Spartans. That word will mean nothing. When Xerxes wipes your bloodline from the face of... Today was a day the Persians will never forget. Tomorrow is a day the world will remember. Finally. Wow, this is big, Layla. Did you really think it's the spear? This is the one.
The book was almost right on top of it. I've never been so lucky in my life. Okay, let's start her up. Are you sure we can trust this thing? I mean, the book could be... Just started, Victoria. You're the boss, boss. I'll prep it for you. Okay, so, worth noting, I've made some changes since we're last in here. There's no keeping up with the tech industry these days. I can crank up the simulation to maximum sensory synchronization, if you're up for it. Dobra, poziom trudności. No niski na pewno, nie? Normalny, standardowa rozgrywka dla graczy obeznanych z mechaniką RPG, wysoki. Dla graczy szukających mocnych wrażeń, którzy są znawcami mechaniki RPG. No to w sumie to jest odpowiedni poziom dla mnie, myślę. No i koszmar, lubisz ból, a to będzie boleć. Jeśli wyjdziesz zwycięsko z tego starcia, możesz nazywać się mistrzem. Poziom trudności możesz zmienić w każdej chwili w menu pauzy. Dobra, więc myślę, że rozpoczniemy sobie na normalnym. Ja większość Origins przeszedłem na właśnie poziomie normalnym. No i powiem wam, że były momenty, że było ciężko. Padałem tam nawet kilka razy. Więc myślę, że nie będziemy się tutaj na pewno rzucać na koszmar. Wysoki zmienimy, jeśli będzie zbyt łatwo, ale rozpoczniemy na normalnym. No i pięknie. Aha, dobra, czyli tak ustawiamy ten tryb rozgrywki, czyli już wiemy o tym trybie, wybieramy tryb eksploracji. Nowsze podejście do rozgrywki, gracz musi badać świat, by odkrywać obiekty i cele zadań. Assassin's Creed Odyssey stworzono z myślą o tej formie rozgrywki. You don't need to worry about me. I've got this. A little autonomy never killed anyone. At least, I don't think so. Just let me know if you need assistance and I can always add the helpers back in. Listen, Layla, before you go off, if this book is right, this spear, this story, it will change everything. You're putting a lot of faith in a fairly unreliable source. Historian or not, this guy wrote about magical objects and the will of the gods. He's not Homer. Herodotus was the first recorded historian, so there's a lot more truth in that text than you think. I mean, what better way is there of finding Isu artifacts than by trusting in the guy who claimed to meet an actual descendant? I know, but... I need you to trust me. You could be right. This spear, this book, it could all be crap. But something tells me it isn't, and I'm certainly not gonna let Abstergo find out first. You're right. We haven't got much to lose anyway. There's just one small problem. What is it? This manuscript is in rough condition, to say the least. The DNA found on the spear has identified two different individuals. You're gonna have to pick which strand of DNA to pursue. The choice is yours. No i tu mamy wybór, czy będziemy właśnie mężczyzną Alexiosem, czy kobietą Kassandrą. No ja wybieram mężczyznę Alexios. He will lead us down the right path, I'm sure. All right, boss. We're finally good to go. 431 BCE, here we come. The start of the Peloponnesian War. Good luck in there. No pressure or anything, but we're all depending on you. Abstergo isn't gonna win this time. If what the book says is true and we do actually find the artifact, the assassins will finally have a chance to rise again. You can do it. Oh, and Victoria, read the book. It holds the secrets I won't be able to find on my own when I'm in there. Aye, aye, Captain. No dobrze. Bardzo lubię też tę serię gier, ponieważ dużo możemy się nauczyć z historii. Tak więc Peloponeska wojna, 431 rok przed naszą erą. Wyspa Kefalonia. No i ja już jestem sprzedany, nie? Ten klimat, ta muzyka. Cudownie. Tak więc nie będziemy podróżować tylko po lądzie, tutaj też będziemy podróżować po wodzie. Statki będą w bitwy morskie, będzie dużo się działo.
No, plan jest na platynę i tą platynę zdobędziemy nie tylko w podstawowej wersji gry, ale też we wszystkich dodatkach. No i oto nasz główny bohater, Alexios. Hey, shitface! Get down here! Cyclops got a message for you. Tell your boss he can stick it. That's for last week! Malaka! The Cyclops said you have to act tough. So act tough! Get a little closer and I will. You should know by now. The Cyclops always collects his debts. Aha, czyli nauczyliśmy się parować ciosy. If the Cyclops wants to teach, tell him to come here himself. Tak jest, pięknie, nie było żadnych problemów, no ale to pierwsze poziomy, to jeszcze łatwi przeciwnicy. Last week. This shit happens every week. I can't keep doing this. Nah. Thanks for the warning. What happened to you? It's nothing, Phoebe. All taken care of now. The Cyclops again, huh? Hasn't he learned his lesson yet? Apparently not. Of course. Help yourself. You hungry too, Icarus? Do you think Zeus will bless me with an eagle like he blessed you, Alexios? Maybe you could ask him for me. No i właśnie, mamy tutaj różne wybory i nie wszystkie wybory mają wpływ na świat, ale to jest właśnie nowość w Odyssei, tego w Origins i w poprzednich częściach nie było, że nasze wybory będą miały wpływ na dalszą grę i na samo zakończenie. Tak więc jest kilka zakończeń, jest kilka możliwości, w których możemy poprowadzić sobie fabułę tej gry. I'll try to put in a good word for you. Finally. So, what are you doing here? Oh, I almost forgot. Marcos is looking for you. What does that weasel want now? Don't know. He wants you to meet him at his new house. On his vineyard. Wait, what? A vineyard? Malaka! It's on the road to Sami. He says wine will make him rich. Since when has he had a vineyard? Yesterday, I think. So, Marcos, who owes me drachmi, is buying vineyards. With what money? I don't know. Where can I find Marcos's new beautiful estate? You know the statue of Zeus on Mount Aenos? It's south of that. Well, I guess I owe Marcos a little visit. Thank you, Phoebe. I'll go tell Marcos you're coming. Go! My head. No właśnie, wybory. Dokonane przez ciebie wybory wpłyną zarówno na to, co widzisz, jak i to, czego nie sposób zobaczyć na pierwszy rzut oka. Wybieraj z rozwagą, bo niektóre z wyborów wpływają na przebieg historii i są nieodwracalne. Właśnie, dokładnie to, co przed chwilką mówiłem. Czyli tak, wynocha mi stąd, czyli albo puszczamy ich wolno, albo walczymy i zabijamy ich. No myślę, że trzeba ich zabić. No i cyk, do twojego wyposażenia dodano szereg przedmiotów, pełną listę wszystkich. Dostaliśmy legendarny ekwipunek.
Dobra, no to sprawdźmy sobie, czy możemy go założyć. Tak, to jest nasza mapka, nie, to są nasze zadania. Tak więc tak, kolejny dzień, kolejne drachmy. W Kefalonii wstał kolejny dzień. Zwykłe zajęcia Aleksiosa w charakterze Mistchiosa mogły poczekać. Dzisiaj miał zamiar znaleźć Markosa i zmusić go do zapłaty. Nie wiedział jeszcze, jak trudne będzie to zadanie. A więc tak to się zaczyna, zadanie Odyseja. Nasza historia rozpoczęła się na ubogiej wyspie Kefalonii, gdzie na Aleksiosa czekał przyjaciel i wróg. Obaj mieli dla niego ciekawe informacje. Przejdźmy do ekwipunku. No i dobra, zobaczmy, co my tutaj już możemy sobie wziąć. Czyli mamy miecz legendarny, jest to miecz mediolański. Dobra, widzę, że mamy tutaj jeszcze ciężkie sieczne. Jest normański topór, czyli on ma 26 obrażeń na sekundę. Ten również. Dobra, jeszcze kilka broni na poziomach piątych. Dobra, zaczniemy sobie z tym mieczem legendarnym mediolańskim. Mamy plus 7% do obrażeń asasyna, plus 3% do obrażeń zadawanych mieczem, plus 25% do szansy na trafienie krytyczne dzięki umiejętności bohaterski cios. I możemy odwiedzić kowala, by wygrawerować i ulepszyć sobie tą broń. Dobra, bierzemy miecz. A co to? Lista grawerunków. I dostępne są jakieś, dobra. Na pewno to zrobimy. Czyli teraz tak, łuk. I jeszcze jesteśmy bez żadnego łuku. Dobra. Ok, możemy sobie przywdziać jakiś kask, czyli rzymski kaptur Ezio. Pancerz 8, plus 7% do obrażeń asasyna, plus 3% do obrażeń zadawanych mieczem lub hełm podróżnika z północy. No, ten hełm ma lepszy pancerz, więc na razie to sobie ubierzemy. A co to jeszcze mi się świeci? A, dobra. Okej, okay. Rękawice, rzymskie karwasze Ezio lub podróżnika z północy. No to jak już zaczęliśmy ubierać się jak podróżnik z północy, no to też ubierzemy te rękawice. Czyli tutaj też tak samo, podróżnik z północy, co też ma lepszy pancerz. A więc tak się ubieramy. Dalej. Pas podróżnika z północy. No i buty również podróżnika z północy. Dobra, czyli tak będziemy na razie wyglądać. Myślę, że bardzo spoko na samym początku gry. Dobra, jeszcze sprawdzę sobie wszystkie te bronie, tak żeby mi się tutaj już nic nie świeciło. Dobra. Okej, okay, jesteśmy, myślę, gotowi do dalszej podróży, a więc tak wygląda już nasz bohater. Mega inaczej. Dobra, ulepsz wyposażenie, zapłać kowalowi drachmami i zasobami. Dobra, czyli co, 30 metrów stąd. Zabierz swój ekwipunek, okej. Okay. Aha, czyli to są jakieś początkowe rzeczy. I tak mamy lepszy ekwipunek teraz, nie? Dobra, co my tutaj dostaliśmy? Jakaś tunika Mistiosa, 6 pancerza. I pas Mistiosa na 6 pancerza. No dobra, mamy i tak dużo lepszy ekwipunek. Otwórz mapę, by odszukać swój cel. No i zobaczmy, jak ta mapa wygląda. Namierzanie celu, podpowiedzi związane z zadaniami w lewym górnym rogu ekranu oraz informacje na mapie świata pozwolą Ci na namierzenie kolejnego celu. Gdy już zdecydujesz, jaką lokację chcesz eksplorować, naciśnij X, by umieścić znacznik na mapie. Dobra, czyli jesteśmy w Kefalonii, tutaj w lewej części mapy. I zobaczymy, jak duża jest to mapka. No jest duża. Jest duża i co jest najlepsze w tym, że w każdy zakamarek tej mapy możemy się udać. Dobra. Okej, czyli Kefalonia jest przed nami, a myślałem, że nie będzie zaznaczonych na mapce tych nieodkrytych miejsc, tych znaczników, znaków zapytania. W Originsie jedno z trofeów kazało nam właśnie odkrywać wszystkie te znaki zapytania. W Odyssey to już nie jest koniecznością, ale ja i tak postaram się eksplorować ten świat jak najbardziej tylko można. Dobra, znajdź Markosa i porozmawiaj z nim. Markos kupił nową winnicę na Kefalonii, jest na południowym obszarze góry Ainos. No, to jest góra Ainos.
czyli na południowym obszarze, czyli gdzieś tutaj chyba. To będzie ten znak zapytania, tak mi się wydaje. Ale najpierw starożytne ruiny w Kranioi. Dobra, niedaleko stąd mamy jakiś znak zapytania. Tam bym się chyba najpierw udał. 139 metrów stąd. Zobaczmy, co to jest. No niedaleko. Więc myślę, że to nie będzie problemem, jeśli tam się udamy razem. Może już coś do zebrania będzie. Wrak zaginionego bandyty. A, czyli chyba jakiś skarb jest tutaj do zebrania. Znajdź skarb, tak jest. Dobra, szukamy skarbu. Okej, skarb znaleziony. Czy mamy przeciwnika? Mamy jakiegoś przeciwnika. Dobra, siemka. Pierwszy poziom. O, nie ma żadnego problemu. Dwa ciosy i pokonany. Możemy przeszukiwać wszystkich. 8 drachm, jedno żelazo. I zobaczmy, co mamy w tej skrzynce. Laska pasterza i płetwa rekina. Jeszcze jakieś drachmy. No i dobra. Czyli już jakieś tam punkty doświadczenia wbiliśmy. Dobra, ruszamy dalej, czyli wracamy do mapki. Kolejny punkt, który będzie mnie interesował. No tutaj na morze nie będziemy wypływać, myślę, na razie. Dobra, idziemy do kolejnego punktu. 200 metrów stąd. No, no i ci, którzy wiedzą, jaki mam styl gry, to wiedzą, a ci, którzy nie wiedzą, to za niedługo się przekonają. Czyli ja bardzo lubię odkrywać właśnie bardzo dużo, w każdej grze zaglądać pod każdy zakamarek, pod każdy kąt. I nie lubię zostawiać czegoś za sobą. Tak więc zapraszam na naprawdę wielką przygodę Assassin's Creed Odyssey. Jest to gra na sporo, na wiele godzin. Mamy jaskinię, w której też znajduje się jakiś skarb. Drachmy, no oczywiście im więcej pieniędzy, tym lepiej. Pieniądze zawsze, zawsze spoko, zawsze na propsie. Im więcej, tym lepiej. O! Mamy skarb. Co my tutaj mamy? Pancerne nagolenniki, drachmy. Dobra, no i chyba tyle. Więc możemy wracać. Jeszcze tak tylko zobaczę sobie. Obejrzę się, ale nie, nic nie zostawiliśmy tutaj, był tylko jeden skarb do znalezienia. No i powiem wam, że jestem zaskoczony, że na tak długo może wstrzymać oddech nasz główny bohater. Ale to dobrze. Sprawa właśnie z przemierzaniem świata na wodzie i ze szukaniem różnych skarbów ukrytych pod powierzchnią wody jest znacznie ułatwiona właśnie przez to, że Alexios może przez długi okres czasu nie oddychać. Zabij zwierzę alfa. Dobra, to też sobie zobaczmy, gdzie to zwierzę jest. Dobra, mamy już zaznaczone, a więc są wilki też na pierwszych poziomach. No to idziemy. Mamy legendarny ekwipunek, więc na razie takie pierwsze poziomy, czy nawet kilka poziomów wyżej, myślę, nie będą sprawiały nam żadnych problemów. Zabij 25 drapieżników, zabójca bestii. No tak, jeszcze nie możemy korzystać z łuku, żadnego łuku nie mamy. Dobra. Okej, zwierzę alfa zabite. Co my możemy z niego wyciągnąć? Miękką skórę, surowe mięso i kieł wilka. Bardzo fajnie. Dobra, tutaj więcej raczej już nic nie ma. Jeszcze taki szybki luk naszym ptakiem, ale nie, to jest wszystko. Więc wrócimy do mapki. Dobra, dobra. No, coś tutaj się też pokazało, chyba jakieś zadanie. Głodni bogowie, zalecany poziom drugi.
Dobra, ja bym sobie jednak przyszedł tutaj i zsynchronizował ten punkt. Tak, myślę, że tak, to będzie dobra opcja i sobie jeszcze wyczyścimy tą część, czyli półwysep Pronoi. Ogólnie też przed rozpoczęciem nagrywania, gdy sobie tam grałem w Odyseję, ale tutaj mówię o naprawdę sporo czasu temu, kilka miesięcy temu, sprawdzaliśmy z Monią, jak wygląda ten świat i jak bardzo jest zbliżony do realizmu, do tego, jak wygląda świat naprawdę. No i powiem wam, że większość map jest zrobionych jeden do jednego, czyli tak jak widzimy teraz ten świat, tak jest w Grecji. Więc to po prostu no, rozwaliło mi umysł i też poprzez to tak bardzo uwielbiam tą serię gier. Dobra, idziemy synchronizować ten pierwszy punkt i zazwyczaj w grach czy Ubisoftu, czy Assassin's Creed po synchronizowaniu punktu odblokowywały nam się jakieś różne rzeczy właśnie w tym obszarze, ale nie wiem, czy tak samo jest w Odysei, bo już właśnie widzieliśmy, że wszystkie znaki zapytania są odkryte. Dobra, tutaj tak nic nie ma, tutaj jedynie interesuje nas ten punkt widokowy. No i sama synchronizacja tych punktów też jest bardzo fajna. Już sobie to sprawdzimy. Dobra, stawaj tutaj, no i cyk. To jest też bardzo satysfakcjonujące, gdy możemy się jeszcze tak rozejrzeć, zobaczyć, co się dzieje dookoła nas, no i te widoki. Beautiful. Synchronizacja odblokowuje szybką podróż do tego punktu widokowego, rozwija też zdolności Ikarosa, takie jak zwiększona percepcja i nękanie wrogów. Dobra, jesteśmy gdzieś w połowie poziomu drugiego, no ale myślę, że w tym momencie zakończymy sobie ten pierwszy odcinek, czas odcinkowy nam się skończył. No to cóż, wielkie dzięki za uwagę, mam nadzieję, że się podobało, dajcie znać. No i do zobaczenia kolejnym razem, trzymajcie się, siemano!